Chcemy pokazać Śląsk jako zielony. Śląsk przez wiele lat był utożsamiany z węglem, tak, z takim ciężkim przemysłem. Jednocześnie było dużo zieleni. W tej chwili tej zieleni jest coraz mniej, natomiast no, cały czas jest to dla nas bardzo ważne. Więc to, co pokazujemy, to, że przyroda dla Ślązaków jest ważna i że jest bardzo żywa na Śląsku i w naszych sercach. Ja jestem organizatorką społecznościową Fundacji Rzecz Społeczna i nasza praca polega na tym, że rozmawiamy z ludźmi, wychodzimy na ulicę, czasem pukamy do domów i pytamy ludzi, czego potrzebują, na czym im zależy i bardzo dużo dostaliśmy sygnałów w ostatnich latach, że ludziom zależy na zieleni w mieście, na przyrodzie w mieście, na tym, żeby było bezpiecznie, a to bezpieczeństwo zapewnia współpraca z przyrodą. Brakuje myślenia głębokiego o błękitno-zielonej infrastrukturze, o tworzeniu takich miast, które nie będą się tam rozlewały na dzielnice, na zabudowy jednorodzinne, bo po prostu będziemy chcieli pozostać w mieście w takim skupieniu, bo będzie tutaj przyroda. Czyli potrzebujemy po prostu tej dzikiej przyrody w miastach. Ja na przykład właśnie przebrałam się za wróble, ponieważ wróble wymierają bardzo intensywnie w województwie śląskim, przez to, że właśnie nie mają miejsc lęgowych, nie mają dostępu do żywności.